Dzień dobry. Tak, to jest teraz czwarty tydzień obozu. Było bardzo ciężko. Jeden z ciężkich tych obozów w moim karierze. Ale dalej się radzi. Dzięki Bogu nie ma jakich kontuzji czy tego. Pracowaliśmy bardzo dobrze i myślę, że zrobiliśmy bardzo dobry postęp. Jestem w pokoju z Harrisem. Dlaczego z Harrisem? Bo jest trochę lepiej, wiesz, bo gadamy tak sam język i Harris jest bardzo dobry chłopak. I jesteśmy z Balkanu, jak mówisz, wiesz. Ale tak samo jestem dobry z wszystkim piłkarzem, a tak z Marzeniakiem, Adamczykiem, Siemaszko, nie wiem, w ogóle przed wszystkim. Jak mówić, to było bardzo ciężko, myślę. Jak mówię, dzięki Bogu, że nikt nie dostał jakiej kontuzji, dobrze pracowaliśmy, może być na osiemki, dobre osiemki. 9-10 w innych klubach gdzieś było? Tak, było. Może być w Wiśle, było tak, nie, potem u Peskarza i tak. Ale to mogę mówić, jeden od bardzo ciężkich okresów w mojej karierze. Wiesz co, czekałem na takie oferty, coś się tam rodziło i to, ale jak ja grałem w Polskę 4 lata, to był mój najlepszy okres w karierze i czułem się bardzo dobrze tutaj, lubię Polskę i nauczyłem się języku. I kiedy dostałem oferty, do wrócić znowu do Polski, nie czekałem w ogóle, tylko od razu mówiłem, dejdzie. I tak było. Arka jest bardzo, bardzo dobry klub, bardzo organizacyjny, wiesz, grali ekstraklasę dużo razy, wiesz. A teraz grają w pierwszej ligi i przyszedł tutaj, bo mam nadzieję, że ten klub może znowu wrócić do ekstraklasy. Mamy dobry zespół, dobrze są przygotowani i chciałem zobaczyć na pierwsze miejsce, przyjdzie dużo kibiców. Zdrowa konkurencja jest zawsze dobra u zespołu, wiesz, i jak mówi, boi się. Nikt nie musisz bójć, musisz wierzyć u siebie i pracować. Jak jesteś lepszy, jak trener wierzy, że ty jesteś lepszy, zagrasz. Wiesz, kto będzie lepszy, będzie grał. Tak jest. Ale wszyscy bardzo dobrze pracują, wszyscy są bardzo dobrzy zawodnicy i zobaczymy, kto będzie grał. Nie grałem, bo miałem jakieś kontuzje, nie wiem, co tam do roku. Na początku sezonu złamałem nogi. Miałem operację, zostałem, nie wiem, 3-4 miesiące out, wiesz, i nie dało się, ale wiem, że ten mecz myślę, że chyba, że wygrała 1-0. Korea jest... Tam było bardzo fajnie, specjalnie do rodziny, bo oni z nimi było bardzo fajnie żyć tam, bo życie jest, jak mówić, top level tam do życzenia, ale zagrać w piłku jest bardzo ciężko, ale udało się 4 lata zostać tam i to zostało jak bardzo fajny okres w mojej karierze. Było tam, było dużo piłkarzy, wiesz, z Premier Ligi, nie wiem, z Bundesligi. Był tak jeden ze Serbii, ale było tam 4 lata, było dużo zawodników, tak. Z Brazylu, z Australii, nie wiem, z Wietnama, nie wiem. Tak samo Serbii, Chorwacji, było dużo takich zawodników. No, miałem takiego trenera, Czeciek, wiesz, on był tak samo z Chorwacji i było bardzo, bardzo, bardzo mi było do pomocy, wiesz. Kiedy był ciężki czas, to rozmawialiśmy, wiesz, i było bardzo fajnie potem. Ale jak mówię, tam jest ciężka kultura, wiesz, jest taka dyscyplina i dużo piłkarzy nie stało się tego tam. I nie wiem, po 3-4-5 miesiąca nie mogli w ogóle zostać, to odjechali, wiesz. I jest bardzo ciężko. Tak dla mnie było ciężko pierwszy rok, wiesz, bo jest wszystko inaczej, i kultura, i życie, i piłka. Wszystko jest inaczej. I było bardzo ciężko pierwszy rok, ale po pierwszym roku już wiedziałem, jak radzić tam i później było trochę łatwiej, wiesz. Już była taka jak monotonia, wiesz, cały czas było tak samo w klubie, jak mówię, do życia było bardzo dobrze, ale zagrać w piłku, każdy rok, nie wiem, walczyło się o utrzymanie w tej ligi i tak była taka monotonia i już w głowie nie mogłem.
I mówię do żony, do rodziny, do mówię, nie mogę już, bo po 4 latach zostałem tam jak legenda klubu i chcę wrócić do Europy. No. Koniecki jest bardzo ciężki, nauczyłem się takich do lewo, do prawo, po prostu takich rzeczy, co musi mieć na boisku i tego, ale koreński dla nauczyć się jest bardzo ciężki. Nie, teraz jestem sam, bo starszy syn idzie do szkoły w Chorwacji, jest teraz ciężko, ale dostanie, nie wiem, 10-15 dni wolnie teraz u luty i myślę, że przyjdzie tutaj, bo żona chce zobaczyć, jaka jest klinia. A wiesz co, już nie widziałem niczego, bo trenowaliśmy cały czas bardzo ciężko i chcę tylko zostać w domu, restować, wiesz, da się nie stanie jaka kontuzja, nie chodziłem dużo, ale tak samo ta pogoda nie dała rado, wiesz, i czekamy, da przyjdzie te słońce, wiesz, i zobaczymy co, bo słyszałem dużo pięknych rzeczy o Glinie. Tak, zrobiłem dużo tatuażu, wiesz, kiedy byłem w Krakowie, tam teraz długo już nie robię niczego, ale taki tatuaż to są wszystko taka znaczenia z moim życiu. Może być, że coś zrobię teraz, kiedy jestem w Polsce, zobaczymy.